Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy na budowie u pana Mirka i chcieliśmy pokazać tak błędy jakieś montażowe, delikatne. Bo ta instalacja zrobił pan instalator. Pan instalator tak trochę, no powiedzmy, pan korzystał z takich reguł, które były przy rekuperacji wentylacji 20 lat temu, a to troszeczkę inaczej teraz wygląda i chciałem wam po prostu omówić, jakie błędy tu zostały popełnione. Nie, że instalacja jest do wywalenia, bo ja przyjechałem, wytłumaczę w sekund, jak można powiedzieć, w ciągu 3-4 godzin ją poprawię. Pierwszym błędem, jaki jest, to jeżeli dajemy filtr naczepnik, proszę zobaczyć, ten filtr musi być ocieplony, ponieważ tu nam poleci woda. Tu też tego ocieplenia jest troszeczkę za mało, co zresztą widać. Drugim błędem, jaki tutaj pan instalator zrobił, to zobaczcie, tu mam od razu nawiew na nasze pomieszczenia i zobaczcie, tu jest dane 20 cm termofleksa za nas tego trójniczka i tu mam od razu naszą skrzynkę do góry umieszczoną, bo tu jest jedna centralna skrzynka taka rozdzielaczowa nawiewna i zobaczcie, tu mamy jakieś, no nie wiem, 30 cm czy powiedzmy kanału Fi200, rury Fi200, kolano, tam jest podłączenie i tu mamy z 10 cm naszego termofleksa. Ten nasz termoflex, te 10 cm czy te 20, on tutaj nam pracuje jako tłumik, tylko ten tłumik może być za mały. Ta centrala teraz chodzi na 40%, można powiedzieć jest dzień, to nam to w ogóle to nie przeszkadza, my tego nie słyszymy, ale w nocy możemy słyszeć jakiś tutaj szum i tu po prostu będzie trzeba zrobić coś takiego, że zamontować, zrobić jakiś taki powiedzmy elastyczny tłumnik, zrobić taką literkę powiedzmy jakąś C czy jakieś U w tą stronę, żeby doprowadzić do tego miejsca, żebyśmy tutaj wytłumili. I tutaj są takie aby dwa malutkie błędy, które my to naprawimy bez najmniejszego problemu. A przepraszam, jeszcze trzeci błąd, bo tu jest zwykły wymiennik. Jeżeli dajemy zwykły wymiennik, on jest tak zrobiony, że jeżeli tam powiedzmy będzie temperatura minus 2, minus 3 na dworze i nie mamy grzałki, to centrala nam się wyłączy na nawiewie. Nie będzie nam dawać powiedzmy minusowych tam, nie będzie nam ładować minusowej temperatury do domku. I tutaj dla pewności albo musimy wymienić wymiennik entalpiczny, wtedy nam to działa powiedzmy do minus 7, albo tutaj mam propozycję, żeby za tym filtrem ten filtr przesunąć, ocieplić i jeszcze damy to powiedzmy na grzewnicę PTC. Tu śmiało możemy dać na grzewnicę PTC, ponieważ będziemy mieli na kanale stalowym, nie ma prawa się nic stać. Pamiętajcie, że jeżeli dajemy na grzewnicę PTC, musi minimum być 60 metrów stali. Od każdej nagrzewnicy. Nie można dawać od razu na rurach EP zmontować. Nie można od razu dawać na rur EPP, bo nagrzewnica zawsze powoduje nam jakieś niebezpieczeństwo. To powiem wam szczerze, no to zawsze to jest taki odwieczny problem, że te urządzenia grzejne mogą nam zawsze coś spowodować w naszych nagrzewnicach. Zawsze dajemy 3 zabezpieczenia termiczne. No ale ja mówię, no cuda się zdarzają i mogą nagle nawet wszystkie 3 tam powiedzmy przestać działać. Może być tak, że ktoś nas może tam, nie wiem, sabotażować, może nam jakieś tam powiedzmy perfumy dla żartów dać do czerni czy coś, jakieś takie różne, co różnie działają, więc zawsze dajemy coś takiego, że ten filtr tutaj damy na sam początek, my go ocieplimy, tu dołożymy nagrzewnicę i już nam będzie wszystko chodzić i zamontujemy jeszcze tutaj odpowiednio, uformujemy, albo damy tu tłumik taki elastyczny, albo uformujemy takiego termofleksa w kształcie literki U, żeby on tutaj się nam ładnie zaokrąglił i w tym wypadku już będzie bardzo cichutko, chociaż i tak teraz jest cicho, że teraz wchodząc do góry ja nic nie słyszę, ale tak jak mówię, przyjdzie noc, będzie taka no wyjątkowa cisza na dworze i wtedy troszeczkę ta wentylacja może mi przeszkadzać, bo tu od razu jest skrzynka nawiewna przy tej takiej odległości. Następnym błędem to jest są źle umieszczone te kanały wentylacyjne. Zobaczcie, tu ma być jeszcze 20 cm gdzieś około ocieplenia dodatkowo, a pan instalator nam zamontował to bezpośrednio
można powiedzieć, w strefie zimnej. Zawsze kanały wentylacyjne dajemy tak, że tu ma być ocieplenie nad tym kanałem porządne, a to można powiedzieć jest w strefie ciepłej. Jeżeli tak to jest zamontowane, nigdy się nam woda nie będzie wykraplać i my mamy wtedy bardzo, bardzo dużą sprawność instalacji. Tylko zobaczcie, ile to jest poprawienie tego. To nawet nie trzeba gonić tego instalatora ani nic. W momencie, kiedy panowie będą kładli płyty karton gips, będą tu dokładać te 20 cm, to te kanały trzeba po prostu wziąć i aby je obniżyć o te 20 cm. Moim zdaniem to jest chwila, moment pracy i to wszystko będzie działać. To na to musicie uważać. To jest zrobione na kanałach 90. Tutaj mamy zamontowane bezpośrednio w tym miejscu te nasze skrzynki rozdzielaczowe. Co widzicie? To są takie centralne skrzynki. I tutaj przykładowo odległość do łazienki jest powiedzmy 2, 3, 4, 5 metrów do kanału. Nawet nie, ma ze 4 metry. I tu jest położona jeden kanał wentylacyjny, chociaż były zaprojektowane 2,90 do tej łazienki. To jest tak troszeczkę no, zrobione średnio, ale przez tą jedną 90, te 60 metrów sześciennych, 70, przy takiej bliskiej odległości przepuścimy. No jedyna wada, że może w tej łazience będzie głośno, no ale w łazience się nie śpi, w łazience wiadomo co robimy. I mam nadzieję, że to nikomu nie będzie przeszkadzać, ale powinny być położone 90. 90 zawsze błędy wybaczają. Tutaj zobaczcie, te łuki co są zagięte, one powinny być też delikatniejsze, ale jak to będzie opuszczone o te 20 cm, te nasze wszystkie rury będą w tej strefie ciepłej, to pan inwestor weźmie tutaj, pozmniejsza te łuki, żeby nie było problemu. Chociaż łuki na 90, takie delikatne, co tutaj mamy, bo te można powiedzieć jest delikatny, błąd bierze i wybacza. I tak dalej, i tak dalej. I tutaj pan inwestor będzie to poprawiał w momencie, kiedy będą robione sufity podwieszane. No zobaczcie, nie trzeba się kłócić z majstrem, bo to nieraz poprawienie tego zajmie nam godzinę, dwie i też to będzie działać, funkcjonować, bo aż tyle wad nie ma. Tylko tak jak wam mówię, wszystkie te kanały pomarańczowe, one muszą być raczej fioletowe, muszą być tak obniżone. O, tak jak wam powiem. O, tutaj gdzieś w tej pozycji. One nie mogą być bezpośrednio, bo to jakby ktoś zapianował, to można powiedzieć, że ta temperatura, która jest na dworze, by dochodziła bezpośrednio do tego kanału. My to musimy dawać w strefie ciepłej. To musi być obniżone, żeby tu nam się woda nie wykraplała i żebyśmy nie wytracali temperatury na tych kanałach. Zobaczcie, jesteśmy też w drugim pomieszczeniu. To jest taki ewidentny przykład, jak to jest nieprawidłowo zrobione. Zobaczcie, to jest 90. To można powiedzieć jest w strefie ciepłej, bo tu mamy 25 cm i w tej zabudowie będzie ok. Ale tutaj już macie za małą odległość, to jest powiedzmy tam, nie wiem, 8 cm. To było 8 cm ocieplenia i od razu nam ten nasz kanał 90. Ale zobaczcie, po co się kłócić z tym naszym majstrem? Zrobił nam tak, tu nam zrobił błąd, zrobił nam za duży łuk. To co my robimy? Już wam mówię. Proszę bardzo, uda się nam. Proszę. Już wam pokażę, bo to jest minutka, dwa. Proszę bardzo. Ile to się przerabia? Coś takiego, bo nieraz jest więcej kłótni z tymi majstrami niż przeróbki tego i zaraz wam coś pokażę. Jak to powinno wyglądać prawidłowo, żebyście widzieli, jak to należy robić. Zobaczcie. O, tu pan nawet majster nam porządnie przypiął, a pan majster się starał w dopinaniu. Proszę bardzo, odpinamy, odpinamy. Mam za długi, słuchajcie. Zobaczcie, odpiłem wam częściowo, bo nie chcę tutaj demontować. Tylko co pan majster nam jeszcze zrobił? Nie, to jest ok. Zobaczcie, ten łuczek można zrobić o wiele delikatniejszy. Nie będę go już tu dalej ucinał. Zobaczcie, robimy delikatny. Czy ten jest nam potrzebny, jeżeli zabudowa tu będzie dotąd? Zobaczcie, ile my tu mamy miejsca.
My go możemy sobie tak, ten kanał puścić. Oj, się siluje, bo muszę na stopniu odkręcić, żeby tu panu nie popsuć. Zobaczcie. I robimy delikatniejszy łuk. Nie taki ostry, tylko robimy o, zobaczcie. Delikatny łuk i go bierzemy, doprowadzamy w strefie ciepłej. To panowie, jak będą robić płyty karton gips, to oni to zamontują. Zobaczcie, tu było ile? Gdzieś 5 cm. A my dokładamy jeszcze powiedzmy 15 i będzie w strefie ciepłej. I cała filozofia, ograniczamy w ten sposób łuk i umieszczamy w strefie ciepłej. I tyle trzeba poprawić, aby w każdym pomieszczeniu. Ile mi to zajęło? Sami widzicie. Więc nieraz na tych majstrów po prostu nie wyzywać, zwracać uwagę, albo po prostu pokazać, tak jak ja to teraz robię. Słuchajcie, poprawienie tego trwało 2 minuty. A nieraz wojna i kłótnia z tym majstrem może trwać kilka miesięcy, szkoda nerwów. Nieraz samemu zwrócić, czy albo tym chłopakom, co będą kłali karton gipsy, tutaj pan inwestor po prostu zwróci uwagę i to przełoży. To jest, sami widzicie, 2 minutki. W jednym pomieszczeniu, niech tych pomieszczeń jest 10, niech to zajmie, nie wiem, godzinka. No to nawet niech tym majstrom inwestor da, nie wiem, no na 2 flaszki ze spokojem to zrobią, bez kłótni. Nawet zrobią to ci panowie, co będą kładli karton gipsy dla przyjemności, żeby też coś inwestorowi pomóc. Też się przy okazji ci panowie od karton gipsów się czegoś nauczą. Słuchajcie, jeżeli macie nieraz jakieś takie problemy na tych naszych instalacjach, czy ktoś coś zrobił nie tak, piszcie, no zawsze staramy się pomagać. Nieraz tu pan inwestor był bardzo zaniepokojony, no to przyjechaliśmy mu, żeśmy mu wytłumaczyli, część mu pokażemy, jak to poprawić, część my coś tam zrobimy i razem damy radę. No w ten sposób trzeba działać, no nie można używać marketingu, jak ja to mówię, nienawiści. Tylko jak już są takie błędy, to zastosujmy to po to, żeby pokazać, żeby nauczyć. Zróbmy to tak, jak się w szkole uczy. Jak jeżeli uczeń robi jakiś błąd tam w zadaniu matematycznym, no to nauczycielka mu pokazuje, że jest błąd, ocenia, on wie, co jest nie tak i się go w ten sposób uczy. Nie dyskwalifikuje się tam tego majstra czy tego człowieka, bo on się stara, on to porządnie wziął, poinstalował, porządnie wziął, to porobił. No tylko nie wpadł na pomysł, że tutaj jak będzie dodatkowo 20 cm jeszcze ocieplenia dodatkowo, będzie ten sufit obniżany, żeby wziąć to, zrobić niżej, tak, zamontować tutaj pod tymi naszymi konstrukcją tego dachu i by było ok, tylko nie bezpośrednio. No, no nie pomyślał, nie spojrzał, no może jest to fachowiec powiedzmy starszej daty i wszystko w temacie, no ale to my jesteśmy też po to, żeby pomagać i uczyć.